Cześć kochani, dzisiaj filmik nie o kosmetykach naturalnych, dlatego że pokażę Wam głównie kosmetyki kolorowe. Ja zwracam uwagę na skład kosmetyków pielęgnacyjnych, natomiast co do kosmetyków do makijażu, kosmetyki są naturalne, są droższe i wiadomo, pozwalam sobie na nie od czasu do czasu, natomiast tutaj zwracam uwagę, czy są one nietestowane na zwierzętach i dlatego Wam pokażę głównie kosmetyki z polskich firm. Tak się złożyło. Pierwszym to będzie z firmy Delia, korektor do brwi. Ja mam w kolorze brązowym. Produkt fajny, już znany na YouTubie, więc nie będę się o nim wypowiadać. Natomiast widzę, że tak mi się zdaje, że opakowanie zostało zmienione. Kolejny to jest kredka do oczu z firmy Essence. Dałam za nią 5 zł, kredka szara. Bardzo fajna, miękka, ja jestem z niej zadowolona. Kolejny to jest korektor pod oczy, Multimineral Anti-Age Concealer z firmy Bell. Ja mam najjaśniejszy numerek 1. Nie jest on mocno kryjący, jest raczej taki delikatnie rozświetla te okolice pod oczami, więc jeżeli ktoś szuka jakiegoś korektora kryjącego, to nie będzie zadowolony. Natomiast dla mnie jest ok, w porządku do codziennego stosowania. Kolejny to jest olejek z płatkami Błowatka z firmy Delia, wzmacniający z witaminą E. Jak zauważycie, tutaj są te płatki niby. Co jedynie dla mnie jest tragiczne, to jego aplikator. Zobaczcie, to nie jest pędzelek, tylko to jest sztywny taki aplikator. No da się to przeżyć, a sam olejek jest na razie fajny. I teraz pokażę Wam resztę produktów z firmy Applaus. Kupiłam takie dwa zestawy. Pierwszy to był lakier z keratyną i utwardzacz. I do tego były paseczki. I to jest to. Utwardzacz i lakier. Co mi się właśnie podoba w tym, to jest, nie wiem, kosztowało około 6 czy 8 zł i to jest bez toluenu, formaldehydu i ftalanu dibutylu. Jak wiecie, lakiery naturalne z firmy Sante też nie zawierają tych substancji, a kosztują około 40 zł. No porażka, tym bardziej, że one nie są jakoś zbytnio trwałe. Natomiast tutaj też nie mamy tych chemicznych substancji, a koszt około 6 zł. I jeszcze do tego dwa produkty, i utwardzacz, i odżywka. Co do utwardzacza, jest fajny, w porządku. Natomiast ta odżywka bardzo fajnie nałożona sama, fajnie wyglądają zdrowo paznokcie i ogólnie jestem zadowolona jak na razie z tych produktów. Drugi zestaw to był żel do zmiękczania skórek plus konturówka do oczu. To jest ten żel. Jest to do skórek z olejkiem z migdałów i cytrusów, 8 ml i też nie zawiera tych substancji, czyli toluenu, formaldehydu. Natomiast kredka niebieska też jest mięciutka, fajna, taki oto kolor, bardzo taki niebieski. Porównam ją Wam do tej kredki z firmy Benecos i ona jest o wiele ciemniejsza. Zobaczcie sobie różnicę. Co do tego żelu, trochę zmiękcza, aż tak super nie, ale na razie produkt też w porządku. Jak za tą cenę tych dwóch produktów. I tutaj była moja pomyłka, dlatego że jedna seria z Applaus też nie zawiera substancji chemicznej. Mi się pomyliło i no i wzięłam akurat tą serię, która jest z tymi substancjami. No trudno. Kupiłam to, zużyję. Mam taki mleczny, fioletowy, to jest numerek 941. Kolejny to jest 916. On głównie daje taki delikatny złote drobinki, sam złote drobinki. Ja po prostu je stosuję na inne lakiery. I tutaj pojemność tych lakierów to już aż 12 ml, koszt 6 zł. Ten, który mi posłuży do ślubu, to będzie 948, delikatny, jasny, różowy, bardzo ładny kolor. I 921 też daje taki delikatny, różowy kolor. Ogólnie wszystkie jakieś jasne kupiłam. No tak jest, jak się zamawia z internetu. I na koniec pokażę Wam cienie. Paletki cieni, też z firmy Applaus. Pokazywałam Wam kiedyś te z Ados. One aż tak super... No nie są, są bardzo mocno połyskujące. Jestem głównie z brązów i te są te pierwsze.
I zobaczcie, one są bardzo kruche, już mi się tutaj rozwaliły. Te pierwsze stosuję głównie pod łuk brwiowy, bo są mocno takie połyskujące, jak widzicie. I ten środkowy, po jakimś czasie on po prostu, ten kolor śliczny znika. Są takie sobie, natomiast tych jestem bardziej zadowolona, z tych z Aplaus. Jedyne, co z matowych nie jestem zadowolona, no, dlatego że ja nigdy nie byłam z matowych zadowolona. I tak, no znowu chciałam spróbować. To jest paletka 69. Takie fiolety, po prostu poszłam za kolorami, bo są śliczne. Zaraz Wam pokażę. Ktoś do mnie dzwoni tutaj. Są bardzo ładne te kolory. I to są fiolety matowe. No już więcej po prostu raczej się już nie skuszę na matowe cienie. I tu resztę mam 5 paletek perłowych. Pierwsza to jest 150. Piękne takie soczyste kolory. Jednak no wiadomo, samych ja bym się bała zastosować. Głównie je po prostu daję trochę na oko, żeby ten makijaż był wyrazistszy, ale samych raczej bym się bała takich intensywnych kolorów. Kolejna to już jest bardzo delikatna paletka, moja ulubiona, 140. Zobaczcie, są śliczne te kolory. Tu jasny ten, zwłaszcza jasny różowy. Ten tylko jest trochę niezbyt fajny cień, dlatego że w sumie go tak mocno na oku nie widać. On jest takim połyskującym na złoty. Ale ten jasny, różowy, świetny. Ok, kolejna to są brązy, które myślałam, żeby zastosować do makijażu ślubnego, jednak chyba skończę na tej paletce z firmy Sante. Takie brązy. Tak one wyglądają, fajne do dziennego makijażu. Też jestem z nich zadowolona. Kolejne brązy, które... To jest takie specyficzne mają kolory. To jest paletka numer 120. Jak zobaczycie, ten złoty. To jest taki inny i ten brązowy. Takie inne kolory mają. Takie przybrudzone. Ale też ciekawe. Raczej jakbym je zobaczyła w sklepie, raczej bym ich nie kupiła. Ale jak już kupiłam, to stosuję i nie są takie złe. Natomiast co do jakości jestem no, zadowolona. Kolejny to jest 190. Te cienie kosztują 8,60. Tak ona wygląda i te zielenie. Tutaj ja zauważyłam, że mój aparat przekłamuje kolory zielone i wyglądają na niebieskie. No, mam nadzieję, że coś tam dostrzeżecie zielonego. O, tak one wyglądają. I w sumie by było wszystko z kosmetyków do makijażu, których kupiłam. Na koniec chciałabym z Wami się podzielić tym, co kupiłam do ślubu, bo może ktoś jest w takiej sytuacji jak ja. Otóż szukałam bardzo długo butów ślubnych. Po prostu tragedia. W sklepach jest tylko są buty z długimi noskami albo za 200-300 zł, no a na jedną noc szkoda mi było tyle wydawać, albo na wysokim obcasie, a ja jednak nie wytrzymam góra 5 cm. No ogólnie ciężko było znaleźć, także dużo z atłasu, a bałam się, że po prostu one mi nie wytrzymają tą noc w takim stanie, że je nie pobrudzę. Natomiast kupiłam, udało mi się, za 100 zł, 99 zł z polskiej firmy Unibut, ze skórki ekologicznej, nie są na wysokim obcasie, nie mają wydłużonego noska. I tutaj są zapinane, dzięki czemu nie będziemy się bały, że po całej nocy, że będą nam spadać. Po prostu jestem bardzo z nich zadowolona. 100 zł, więc jak ktoś będzie szukał, polecam te buty. I pokażę Wam jeszcze, żeby nie było nudno, że tylko kosmetyki, pokazuję sukienkę na przebranie na następny dzień po ślubie. Może ja wstanę. Dałam za nią 215 zł, taka niebieska, z dekoltem, marszczenia, tutaj mi się bardzo podoba, że jest takiego lejącego materiału. Też w jakimś sklepie
ją kupiłam. Jak ktoś będzie bardziej zainteresowany, to oczywiście podam adresy. Tak ona wygląda. Dobra, to już tyle na temat moich zakupów. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.